Dziękuję Panu Bogu za to, że mnie na to nagrywanie natchnął. No bo... Nagramy sobie, zadamy parę pytań i zobaczymy co na to, ale piękny śnieg jest. Dzień dobry, dzień dobry. No, byłem sam, no i ci Państwo wszyscy, gdybym nie miał tego nagrania, oskarżyliby mnie o te rzeczy, o które oskarżyła mnie Pani Marszałek. Pan, który zajmuje stanowisko w mieście jako radny, zaczął nagrywać i mieszkańcy zwrócili się do mnie, że oczywiście będą podpisywać, tylko nie chcą być nagrywani, bo... Piotrek, w związku z czym? Czy może pan... Ale dlaczego mi pani przeszkadza? Ja rozmawiam tu ale z panem. Ale pan wyłączyć... Ale mi przeszkadza mi pani, ale, przepraszam ale, bardzo. Ale przepraszam. Ale ja rozmawiałem tutaj. Poczekaj, poczekaj. Dlaczego ale nie, skoro pan nagrywa, a pan używa zaraz się... Ale dlaczego pan nie a po drugie, dlaczego pan nagrywa? Przeszkadza mi pani. W tym momencie naruszył pan moją nietykalność. Ale ja chcę się dowiedzieć. Nie, proszę pana, no naruszył pan moją nietykalność, wzywam policję. Proszę bardzo. I w tym momencie złożę na pana skargę. Ale weszła mi pani, ja rozmawiam tutaj z przedstawicielem OSP, a pani przeszkadza mi to teraz. Ja jako inicjatorka akcji... To niech mi pani powie. Proszę mi nie nagrywać, nie jestem osobą publiczną. Ale przeszkadza mi pani, to ja może z radnymi porozmawiam. Poprosiłam, żeby nie nagrywał, ponieważ my jesteśmy osobami prywatnymi, niepublicznymi i nie życzymy sobie nagrań. To nie poskutkowało, zasłoniłam mu drugi raz telefon, po czym on złapał mnie za rękę, szarpnął i popchnął. Uderzyłam się, skończyło się jak się skończyło, skończyło się na policji, skończyło się w szpitalu. A radni mi wytłumaczą o co chodzi w tej akcji, bo tutaj miałem informację dość pełną, natomiast mi pani przeszkodziła tutaj. Pani Małgorzata Marszałek mi przeszkodziła tutaj w tym wszystkim. Proszę uprzejmie. Przepchnęła mnie, ręką zasłoniła telefon, uderzyła mnie w moją dłoń, no i... Przeszkadzała mi w tej czynności, którą kulturalnie, grzecznie, miło i sympatycznie z tym strażakiem robiłem. No nie mam lęku, bo krzywdy tej pani nie zrobiłem żadnej, wręcz to ta pani mnie napastowała i przeszkodziła mi w rozmowie ze strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej. No i tyle. Gdzie ta zadyma jest? No nie ma tam żadnej zadymy, jest normalna sytuacja. Oprócz tego, że ta pani przeszkadza mi nagrywać. Radny nagrywał, ale i jego też nagrano. Do naszej redakcji przesłano materiał, który już podobno krąży w sieci. Jest tego znacznie więcej. Leci na jasno? Nie. Nie. Złapał go, dorwał chłopaka. Gonił pan ucznia po polach? Bo taką informację. Proszę pani, uczniowie. Puścił się pan za uczniem przez pola. Uczniowie różne rzeczy nagrywają, tam pada dużo nieparlamentarnych słów. No, powiem tak. Ja z młodzieżą nawet dzisiaj to rozmawiałem na lekcjach. O tym? Generalnie. Wie pani, my nie mamy dostępu do tych ich Instagramów i spotet tak zwanych. Wie pani, co na tych spotet jest? Nawet powiem więcej. Znowu moje dzieci są dyskryminowane wśród młodych tych swoich, bo chodzą obaj moi chłopcy chodzą do mnie do szkoły. Ich nie wpuścili na ten spotet, wie pani o tym. U nas w szkole dzieje się naprawdę dużo świetnych i pozytywnych rzeczy. Czy ja mam pozwolić być anonimowym komuś, kto robi coś źle? Czy ja mam go zidentyfikować jako dyrektor wychowawczy? Jak ktoś kogoś nęka, jak ktoś pije alkohol w szkole także, czy bierze narkotyki, bo i takie sytuacje są. W mojej kadencji bycia nauczycielem, a jestem nauczycielem od 2003 roku, kilkakrotnie nazwijmy to gonitwę, uskuteczniłem. I to skutecznie, i to też trzeba powiedzieć, że no, to też wstyd dla tej młodzieży jest, że taki 50-latek ich dogonił, no 48, nie będę się postarzał, nie? Jeśli się za kimś takim puściłem i go zidentyfikowałem, no to idzie do psychologa, pedagoga i sprawa jest rozwiązywana zgodnie z procedurami. Chodź do psychologa? Jak to jest? On zazwyczaj idzie grzecznie sam. Proszę pani, ja myślę, że bo pani brnie w taką
dyskusję, która nie jest medialną sprawą i nie chciałbym o tym mówić. A czy wie pan, no już poniekąd, ja, jeżeli takie filmy są rozsyłane... No to jest ich bardzo dużo więcej. Bardzo dużo więcej. Jest więcej takich jest. Niech pani sobie wejdzie na Spotted i tam jest dużo i nie tylko na mój temat. Może i nawet na pani temat też są. Niech pani porozmawia z moimi dziećmi, ile razy przeżywają, jak o mnie ktoś coś pisze właśnie, nie z szacunkiem, bo pan radny powiedział tak, czy siak. No i latają po TikTokach, po jakichś tam innych rzeczach, no i bo jasak tamto. Przerabiają mnie gdzieś tam, bo człowiek zagra na flecie, a tam nagle jakieś przekleństwa lecą sobie w tlenie i łubu-dubu, no. No i co mam z tym, zrobić, niech mi pani powie. No co ja mam z tym zrobić?